Cześć. Dzisiaj Wam chciałam zaprezentować pierwszy album dziecięcy, jaki wykonałam. Pomieści on od 50 do 70 zdjęć formatu 9x13. Na pierwszej stronie możemy umieścić zdjęcie, jak i jest kieszonka na magnes zapinana, którą możemy włożyć zdjęcie z USG. Tutaj jest kieszonka, która pomieści również zdjęcia. Są maty. Możemy zarówno zdjęcie przykleić z jednej strony, jak i z drugiej. A na takim tagu możemy zapisać, czy to jest pierwszy uśmiech, czy to jest pierwsze zdjęcie z przyjścia do domu. Poniżej jest książeczka, gdzie również możemy umieścić zdjęcie. Tutaj jest element niepodklejony, także spokojnie możemy tutaj zdjęcie wkleić. Tak samo jak i w środku. Na następnej stronie mamy na magnes zapinane takie klapeczki, gdzie również można popodklejać zdjęcia formatu 9x13 bądź większe 10x15, czy też dwa zdjęcia. Tak samo w każdej klapce są niepodpięte do końca elementy, gdzie również możemy przykleić na wierzchu zdjęcie, tak? Na kolejnej stronie mamy również maty na zdjęcia, jak również tak, na którym możemy zapisać, z jakiej chwili to są te zdjęcia. Czy to jest jeden miesiąc, czy to jest pierwsza wizyta u babci, pierwszy spacerek. Tak samo na kolejnej stronie. Tu jest kieszonka z matą na zdjęcie. Tak samo tutaj mogą się zmieścić kolejne zdjęcia. Druga strona jest bliźniacza. Na kolejnej stronie mamy również zapinany na magnes wodospad, gdzie również pomieszczą się poszczególne zdjęcia maluszka. A na drugiej stronie są kolejne dwie karty, gdzie również możemy po jednej stronie białym markerem, białym cienkopisem zapisać różne zapiski, a tutaj przykleić zdjęcie. Bądź też dwa zdjęcia wkleić na jedną matę. Na kolejnej stronie mamy również dwie klapeczki. Tu można umieścić zdjęcia tu, jak również na wierzchniej stronie, lub te wierzchnie strony zostawić tak, jak są. Kolejna strona jest bardziej rozbudowana. Tutaj możemy umieścić kolejne zdjęcia, jak i tutaj. Tu mamy tak, kieszonka, gdzie jest tak. Również możemy zapisać, z jakiego okresu są te zdjęcia. A tutaj mamy książeczkę, która pomieści dość dużo zdjęć. Na kolejnej stronie mamy znowuż podwójną kieszeń, gdzie są dwie karty na zdjęcia oraz dwa tagi na zapiski. Tutaj jest na klapkę, na magnes przytrzymywana również taka rozbudowana strona, gdzie tych zdjęć wejdzie również dość sporo. Czy nawet na wierzchu. Ostatnie już dwie strony, to jest strona okładkowa oraz strona, gdzie również są karty na zdjęcia w kieszonce. I tu również karty na zdjęcia oraz tak. Tutaj takie, do tej kieszonki mogą wejść również zdjęcia, które jeszcze nam zostały do wklejenia. Całość wiązana jest na wstążeczkę. Mam nadzieję, że Wam się podoba.